co sprawia, że ciągnie cię do słuchania o zbrodniach. Często zadaję sobie to pytanie i zastanawiam się też, co sprawia, że ta tematyka fascynuje również mnie. Oczywiście wielu powie, że najciekawszy w tym wszystkim jest wątek śledczy. Zbieranie dowodów, poszlak i analiza drobnych szczegółów. Lubimy być zaskakiwani. Ciekawi nas sposób, w jaki policjanci lub milicjanci odkryli zagadkę i schwytali sprawcę. Jasne, macie rację, to bardzo znaczący i intrygujący element tych historii. Wydaje mi się, że każdy ma inną motywację. Każdy szuka w gatunku true crime czegoś innego. Kiedyś wydawało mi się, że te najgłośniejsze i te najkrwawsze zbrodnie mogą wydarzyć się tylko gdzieś daleko, gdzieś na drugim końcu kraju albo nawet za oceanem. Podświadomie wydawało mi się, że te ludzkie dramaty dotyczą tylko jakichś innych ludzi. Że tutaj, w moim bezpiecznym otoczeniu, takie sytuacje się po prostu nie dzieją. Bo tak szczerze, ile razy brałeś lub brałaś pod uwagę, że to właśnie ty możesz stać się ofiarą takiego zwyrodnialca jak Tuchlin, Kolanowski czy Knechała? No właśnie, na co dzień my nie dopuszczamy do siebie takich myśli. Oczywiście, gdy idziemy pustą ulicą w parku po zmroku, no to nasza wyobraźnia zaczyna pracować. Ja coś o tym wiem, bo mam podobnie, ale tak naprawdę wiemy również, że prawdopodobieństwo na to, aby stać się ofiarą mordercy, jest minimalne. I na co dzień w ogóle o tym nie myślimy, prawda? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Jednak fakty są takie, że te straszne historie dzieją się tuż obok nas. Ofiarami zbrodni są ludzie tacy sami jak my, tacy sami jak ty i ja, którzy także nie podejrzewali, że może zdarzyć się coś złego. Do mnie zaczęło to docierać dopiero po jakimś czasie. Żyjemy w trudnych i niepewnych czasach. Boimy się szalejącej za wschodnią granicą wojny. Boimy się, że zmiany polityczne zrujnują nasze domowe budżety. Że stracimy mieszkanie, pracę, majątek, że zachwiane zostanie nasze poczucie bezpieczeństwa. Kto więc w tych czasach chciałby się jeszcze dodatkowo przejmować jakimiś grasującymi po ulicach zbrodniarzami? W ostatnich latach, czy to w filmach, czy w podcastach, przerobiłem kilkaset różnych spraw kryminalnych. Analizowałem akta, czytałem archiwalną prasę, odwiedzałem miejsca zbrodni. I wiecie co? Gdybym miał wskazać jeden wspólny element, taką jedną cechę wspólną, która łączy te wszystkie historie, to byłby to przypadek. Tak, bo śmierć może być przypadkowa. Spotkanie z niebezpiecznym przestępcą może nastąpić w każdej chwili. To może wydarzyć się wieczorem, gdy spacerujemy po parku, lub w ciągu dnia na ruchliwej ulicy, gdy wykonujemy swoją pracę. A nawet na chwilę przed zaśnięciem, gdy w domowym zaciszu szykujemy się z rodziną do snu. Wtedy, gdy czujemy się totalnie zrelaksowani i bezpieczni. Gdy słyszę w mediach o jakichś aktualnych sprawach kryminalnych, o zbrodniach, często w mojej głowie pojawia się myśl, że sprawca i ofiara musieli się wcześniej znać, że to pewnie jakiś narastający od długiego czasu konflikt doprowadził do tragedii. Taka narracja jest dla mnie zwyczajnie łatwiejsza, bo wtedy podświadomie tłumaczę sobie, że przecież ani ja, ani moi bliscy nie mamy żadnych wrogów, więc w moim życiu, w moim otoczeniu taka sytuacja nie mogłaby się wydarzyć. I wiele razy przekonałem się już, że to błędne myślenie, bo zło czai się wszędzie. Jasne, często dzieje się tak, że zabójstwo jest wynikiem jakiejś wcześniejszej relacji. Może to być przecież efekt kłótni lub długotrwałych sporów. Ale i w takich historiach ważną rolę odgrywa przypadek. Przypadkiem mogliśmy poznać w swoim życiu tę lub inną osobę. Same okoliczności tego tragicznego wydarzenia również są często przypadkowe, podobnie jak i motywacja sprawcy. Jednak są również i takie sprawy, kiedy te dwie strony się wcześniej nie znały. Ofiara nie jest w żaden sposób winna, bo poznała napastnika na kilka minut, a nawet kilka sekund przed śmiercią. Czasami jedna drobna zmiana może wywrócić całe życie do góry nogami. Trochę jak efekt motyla. Decydują najdrobniejsze na świecie rzeczy. O tym, czy ktoś ma szczęście i czy uratuje życie, może zadecydować zwykły codzienny element. Wystarczy, że spóźnimy się na autobus i przez to unikniemy spotkania z jakimś złym człowiekiem.
Prosta, codzienna sytuacja, zupełnie nie do przewidzenia. Spokojnie, nie chcę was w tym materiale wyłącznie straszyć, mam też dobrą wiadomość. Nawet jeżeli wydarzy się coś złego, to w większości przypadków zło nie popłaca. Konsekwencje ciągną się za sprawcami. Zazwyczaj w końcu udaje się ich złapać, ale i o tym często decyduje przypadek. Sami doskonale wiecie, że czasami wystarczy tylko jeden drobny ślad. Znaleziony na miejscu przestępstwa włos, znaleziony przedmiot lub odcisk palca, którego sprawca zapomniał za sobą wytrzeć. A czasami trafi się świadek. Świadek, którego słowa odmienią wszystko. Świadek, który znalazł się w okolicy miejsca przestępstwa zupełnie przypadkowo. Tak, to właśnie przypadek jest tym elementem, który łączy wszystkie historie true crime. Podczas zbierania materiałów do różnych spraw często zadaję sobie też inne pytanie. Co doprowadziło do tego, że ktoś stał się mordercą? Jaka była geneza zła? Gdy czytam, że dany sprawca w dzieciństwie na przykład maltretował zwierzęta albo interesował się bronią palną, zastanawiam się, czy ja kiedyś również poznałem taką osobę. Czy w kręgu moich znajomych był ktoś, kto, gdyby życie potoczyło się odrobinę inaczej, też mógłby zejść na złą drogę i dzisiaj to jego lub jej historię przedstawiałbym w odcinkach mojego podcastu. Jak się pewnie domyślasz, i w tej kwestii ogromną rolę odgrywa przypadek. Zło często oddziałuje na obie strony i za każdą z takich historii kryją się dramaty wielu ludzi. Jest ofiara, są jej bliscy, dzieci, których życie nigdy nie będzie już takie samo. Ale jest też sprawca. Sprawca, dla którego też często jest to droga bez powrotu. Ci ludzie też mają rodziny, braci, siostry. Te osoby nie mogą po tym wszystkim żyć tak jak wcześniej, tak jakby nigdy nic się nie stało. Poznawanie takich historii jest dla mnie ważne. Pobudza we mnie uczucie dziwnego, ale także w jakimś stopniu pociągającego strachu. Strachu przed tym, co nieznane, przypadkowe i złe. Każda zbrodnia to wiele z pozoru drobnych szczegółów, które trzeba przeanalizować i połączyć, aby zrozumieć całość. Format mojego podcastu niestety czasami na to nie pozwala. Odcinki, które publikuję tutaj w każdy poniedziałek, mają ograniczoną długość, no i siłą rzeczy z niektórych wątków muszę niestety zrezygnować. Jednak przy pewnych sprawach ta pokusa zagłębienia się w temat jest po prostu silniejsza. I tak właśnie jest z pewną historią, o której napisałem książkę. Zbrodnia obok ciebie. To historia, w której oczywiście poznacie szczegóły śledztwa. No tego wątku nie mogło przecież zabraknąć, ale przede wszystkim poznacie antybohaterów. Będziemy im towarzyszyć od najmłodszych lat, aby zastanowić się, jakie sytuacje mogły mieć wpływ na to, że ktoś staje się mordercą. A gdy już nasi przestępcy zejdą na złą drogę i rozpocznie się wielki, ogólnokrajowy pościg, to my także będziemy im towarzyszyć. Bo w tej historii przewodzi ucieczka przed śmiercią, a dla naszych sprawców jest to bilet w jedną stronę i oni dobrze o tym wiedzą. Poczujemy ich zmęczenie, głód, gaszenie pragnienia. Będziemy odwiedzać z nimi sklepy, a nawet w ukryciu przed pościgiem spędzać noce w stogach siana, gdzie czuli się najbezpieczniej. Bo przecież każdy z tych wielkich przestępców, o których wielokrotnie tutaj słuchaliście w przeszłości, zanim dokonał zbrodni, był zwykłym dzieciakiem, takim jak kiedyś ty lub ja. Właśnie dlatego zdecydowałem się przedstawić tę historię w formie książki, aby nie musieć rezygnować z tych wszystkich ważnych wątków i udowodnić wam, jak wielką rolę odgrywa w historiach tych ludzi przypadek. W książce nie zabraknie oczywiście dokumentacji fotograficznej. Ten element jest zawsze dla mnie bardzo ważny, a niestety w podcastach czasami tego brakuje. Dzięki zdjęciom z akt, ilustracjom i mapom poznasz tę historię w najdrobniejszych szczegółach. Liczę na to, że to pozwoli ci ją jeszcze bardziej zrozumieć. To historia, która zasługuje na coś więcej, a ja wciąż nie mogę uwierzyć, jak wiele przypadków doprowadziło do tych tragedii. W tej książce zobaczysz także, jak wyglądało życie w Polsce z widmem kary śmierci, bo to historia, która odebrała wiele żyć i na wiele żyć także wpłynęła. Choć sprawa miała miejsce w czasach PRL-u, to po tej lekturze przekonasz się, że oddziałuje także na obecne czasy, bo kilka osób zaangażowanych w tę historię przez ostatnich 50 lat musiało nauczyć się żyć ze świadomością, że o ich życiu zadecydował przypadek.
Moja książka Zbrodnia obok ciebie jest do kupienia wyłącznie na stronie kryminatorium.alt.pl. Nie ma jej w tradycyjnych księgarniach. I właśnie w tej chwili rozpoczyna się okres premierowy. Musicie uwierzyć, że jestem niesamowicie zestresowany, ale chcę się również odwdzięczyć wszystkim tym, którzy kupią książkę w pierwszej kolejności. Warto kupić książkę już teraz. Do wszystkich zamówień złożonych od dziś do 16 listopada 2022 roku koszt dostawy kurierskiej lub wysyłki paczkomatowej na terenie całej Polski wynosi okrągłe 0 zł. Kupując teraz, zapewniasz sobie także pierwszeństwo w wysyłkach, które planujemy zacząć realizować na początku listopada. Dodatkowo, w pierwszych 5000 egzemplarzy złożę swój własnoręczny podpis. I nie mam właściwie pojęcia, na jak długo starczy tych książek z autografem. Cena książki jest stała, na pewno nie będzie na nią żadnych rabatów, więc to najlepszy moment na zakupy. Link do zakupu książki zostawiam w opisie tego materiału. Liczę na to, że razem ze mną będziesz towarzyszyć antybohaterom tej historii w ich ucieczce przed śmiercią. Z góry dziękuję za zaufanie. Wejdź więc teraz na stronę kryminatorium.alt.pl i zamów swój egzemplarz książki szybko i bezpiecznie. Do usłyszenia.